Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zabiorę Was na niezwykły trekking po Tatrach Słowackich, w których to będziemy odkrywali piękno górskich szlaków, a także znajdujących się w nich schronisk. W pierwszej części dnia zawitamy do chaty Plesniwiec, położonej w samym sercu Tatr Bielskich. Następnie wyruszymy na północ, przemierzając zielonym szlakiem Dolinę Prednych Medodołów, czyli Przednich Koperszadów. Po drodze miniemy bardzo wiele polan, z których roztaczają się przepiękne panoramy. Na koniec dnia, okrążając po drodze Wielkie Białe Pleso, dotrzemy do chaty przy Zielonym Stawie Kierzmarskim. Warto wspomnieć, że to właśnie w tym miejscu spędzimy najbliższą noc. Zapraszam Was serdecznie na film. Cześć, siemanko. Witam Was serdecznie w drugim dniu naszego pobytu w Tatrach Słowackich. Przed chwilą zostawiliśmy za sobą miejscowość o nazwie Kierzmarskie Żleby. Dojechaliśmy do niej autobusem z tatrzańskiej Łomnicy. Koszt biletu dla jednej osoby wyniósł nas 1 euro i 10 centów. Zatem uważam, że jest to bardzo dobra cena. Na dzisiaj pierwszym naszym celem będzie schronisko Chata Plesniwiec, co w tłumaczeniu na język polski oznacza szarotka. Jest to kwiat, który rośnie właśnie w tej części Tatr. No i co ciekawe, jest to jedyne schronisko, które jest położone i usytuowane w Tatrach Bielskich. Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, idziemy dzisiaj na ciężko, ponieważ pierwszą noc śpimy w chacie przy Zielonym Stawie. Z kolei jutro na noc chcemy dotrzeć do Zbójnickiej chaty. No będzie ciężko, ale musimy dać radę. Rozejście Czerna Woda, 880 metrów. Teraz wybieramy żółty szlak, chata Plesniwiec, godzina 30. Musimy podejść 400 metrów przewyższenia na 3 km. Zatem dosyć sporo. Przed chwilą po raz kolejny przeszliśmy na drugą stronę Miłego Potoku. Bardzo fajna nazwa. Bardzo przyjemna. A miejsce, w którym jesteśmy, to Dolina Siedmiu Pramenów. No mi szczerze to słowo kojarzy się najbardziej z piwem Staropramen, które można dostać na Słowacji i w Czechach. No i tą doliną będziemy szli aż do samej szarotki, do samego schroniska. Ostatnie zakosy podejścia żółtym szlakiem za nami. Mniej więcej na dystansie 1 km podeszliśmy około 150 metrów przewyższenia w górę. A za mną po raz pierwszy dzisiaj tak dobrze widoczna szarotka, a więc chata Plesniwiec. Po dotarciu do chaty zamówimy sobie ciepły obiadek, zjemy, odpoczniemy jakąś godzinkę. No i będziemy się dalej kierowali w kierunku Tatr Wysokich, już chaty przy Zielonym Plesie. Spotkaliśmy turystkę na trasie. Turystka, jedziemy turystkę. Jestem zmęczona, ale usatysfakcjonowana. Pierwsze takie większe podejście. Fajna rozgrzewka przed resztą trasy.
Przed chwilą opuściliśmy chatę Plesniwiec i kierujemy się w stronę Wielkiego Białego Stawu. Obecnie znajduję się na takiej fajnej, szerokiej polanie, z której to rozpocznie się najcięższe podejście, które dzisiaj musimy pokonać, które dzisiaj musimy minąć. A dalej będzie już wspaniały spacer wśród lasów, wśród kolejnych polan bielańskich, aż właśnie do miejsca skrzyżowania przy Wielkim Białym Plesie. Dotarliśmy do pierwszej takiej szerokiej, pięknej polany. Wokół mnie rośnie mnóstwo kwiatów, które teraz mają już kolor biały. Z kolei w lipcu i w sierpniu mają one kolor taki bardziej niebieski, trochę wpadający w fiolet. Miejsce, w którym się znajduję, też jest dosyć ciekawe, ponieważ po mojej lewej stronie, a po waszej prawej, znajdują się Tatry Bielskie, gdzie na przykład widać pierwszy szczyt na tej grani, Predne Jatki. Jest to najbardziej oddalony szczyt, który zapewne widać na tym ujęciu. Przekracza on troszeczkę 2000 metrów. Z kolei jak spojrzymy w tę stronę, to po raz pierwszy widzimy dzisiaj Tatry Wysokie i okolice chaty przy Zielonym Plesie. Tam oczywiście jest Dolina Kierzmarska, Dolina Zielonego Potoku, no i oczywiście nasz dzisiejszy cel, a więc samo schronisko, w którym spędzimy noc. Za kilka minut zaczniemy podchodzić na wyższe piętro tej doliny, którą idziemy. I jak tylko miniemy jej próg, to od razu za nim będzie Wielkie Białe Pleso. Stamtąd tak naprawdę do chaty przy Zielonym Plesie będzie rzut beretem. Dlatego na pewno porobimy sobie tam zdjęcia. I może nawet na chwilę przycupniemy, aby jednak się troszeczkę zregenerować. Po wejściu do Doliny Białych Stawów bardzo się ochłodziło, zaczął wiać porywisty wiatr. Zrobiliśmy sobie tutaj krótką przerwę. Miała być dłuższa, tak jak wspominałem wcześniej, no ale jednak było trochę za zimno, więc tylko się ubraliśmy. Jeszcze dziewczyny widzę, że jedzą jakieś smakołyki, popijają czymś gorącym. A ja odbiłem na chwilę w bok, aby po raz kolejny, bo już na wielu filmach było to miejsce, pokazać wam Wielki Biały Staw. Przy Wielkim Białym Stawie krzyżuje się mnóstwo szlaków. My już
nie będziemy dalej podążali szlakiem koloru zielonego, tylko skręciliśmy w lewo na szlak czerwony i tym samym weszliśmy na magistralę tatrzańską, czyli najdłuższy szlak, który został wytyczony w Słowackich Tatrach. Ostatnie zakosy szlaku czerwonego przed schroniskiem przy zielonym stawie i jesteśmy. I nawet przed czasem około 20 minut. Pierwsze co zrobimy, to na pewno wygodnie usiądziemy w jadalni i zamówimy sobie coś do jedzenia i do picia. A następnie pewnie oddelegujemy jedną osobę, by stanęła w kolejce przy zakwaterowaniu, które z tego co pamiętam rozpoczyna się w tym miejscu o godzinie 15. A kończy się o godzinie 18. I pamiętajcie zawsze, że tych godzin zameldowania trzeba się bardzo pilnować, ponieważ jeżeli spóźnilibyśmy się i byśmy byli po 18 i nie poinformowalibyśmy schroniska, no to wtedy te miejsca mogłyby zostać oddane innym turystom. Co do rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku przy Zielonym Stawie, no to my zarezerwowaliśmy miejsca dla 6 osób, lecz nie wiemy jeszcze w jakim pomieszczeniu. Samą rezerwację zrobiliśmy w maju tego roku, a jest początek października. Koszt noclegu to 38 euro, w tym już jest śniadanie i pościel i tak dalej. Z kolei trzeba dopłacić do kolacji, która jest bardzo rozbudowana. Jest tam posiłek składający się z zupy, następnie z drugiego dania, z deseru oraz z jednego wybranego przez nas napoju. Koszt takiej kolacji to 14 euro. Uważam, że jest to naprawdę rozsądna cena. Tym bardziej, że przez to nie musimy brać aż tak wielu rzeczy ze sobą. Przede wszystkim żywności, no ale też innych tam akcesoriów jak sztućce, kubki itp. No i powoli też już nie mogę się doczekać, jak zdajemy z siebie ten ciężki plecak, ponieważ nie tylko śpimy dzisiaj tutaj w chacie przy Zielonym Stawie, w sensie, że w Tatrach, a więc poza pensjonatami, poza miasteczkami tatrzańskimi, no tylko jeszcze i jutro mamy kolejny nocleg w schronisku, więc tak naprawdę musieliśmy wziąć ze sobą rzeczy na już więcej niż jeden dzień. Ponownie jest ładnie, co bardzo nas cieszy, ponieważ tutaj większość ekipy chciała zobaczyć staw w pełnej okazałości, gdzie szczyty będą doskonale widoczne i będą fajnie nasłonecznione. No i zapewne uda się to zrealizować. Zatem za chwilę pewnie sami to zobaczycie. Dotarliśmy do chaty przy Zielonym Stawie. Dostaliśmy pokój 8-osobowy, a zatem jeszcze 2 osoby do nas potem dojdą. Ale patrzcie, jakie są przepiękne widoki. Mamy akurat okno na staw i na góry. Na tym cudownie. O, nawet zachód słońca będziemy widzieli. Jak teraz podnoszę ten plecak, to przecież tonę waży. Zakwaterowanie do chaty przy Zielonym Plesie przebiegło bardzo sprawnie. Podeszliśmy do okienka. Pan dał nam długopis oraz 6 karteczek, gdzie uzupełniliśmy nasze dane.
Następnie wybraliśmy jeszcze, albo nawet potwierdziliśmy, czy na pewno chcemy kolację oraz śniadania. Powiedzieliśmy, że tak. Poszliśmy na górę, no i wybraliśmy sobie 6 łóżeczek z 8. Nie wiemy jeszcze, kto będzie z nami spał, aczkolwiek jeżeli pojawią się takie osoby, no to mają jeszcze na zameldowanie około 30 minut. Zobaczymy, czy właśnie w ogóle ktoś dojdzie, a jak nie, to będziemy po prostu w 6 osób w pokoju 8-osobowym. To, co widzicie za mną, to oczywiście chata Prizen Plesie. Przepiękna otoczka, wspaniałe góry. Temperatura spadła i jest troszeczkę chłodniej, ale nie ma za to wiatru, który wcześniej dał nam trochę popalić. Zatem wędruje się tutaj wokół tego jeziorka wspaniale, cudownie. Tak naprawdę nic nam więcej nie potrzeba. Za chwilkę sobie tutaj usiądziemy jeszcze na kamieniach. Popatrzymy na te wszystkie wspaniałości, które nas otaczają. No i potem pójdziemy na kolację. Jeżeli nic nie nagram, no to stąd się z wami pożegnam. No i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek z dnia jutrzejszego, gdzie pożegnamy się z chatą przy zielonym stawie. No i będziemy musieli pokonać tą wielką grań, która znajduje się za mną. Podejść na przełęcz nieopodal Rakuskiej Czuby, a potem trawersem Łomnickiego Szczytu, no i Kerzmarskiego Szczytu, dojść do skalnatej chaty, gdzie zrobimy sobie przerwę. No i finalnie musimy dotrzeć przez Dolinę Staroleśną do Zbójnickiej Chaty, gdzie śpimy kolejną noc. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Cześć! Warto mieć dobry telefon po dobre ujęcia. Tak, nagrywasz? Tak.